Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj Heck Cosmetics, ich dressing do wnętrza, X-Mas. Zacznę od zapachu. Bardzo ciekawy, nietypowy, naprawdę nietypowy. Goździkowy, korzenny na maksa. Taka przyprawa goździkowa, kurczę no. Wszystko, powiem szczerze, odbiega od zapachów chemii samochodowej, jakąkolwiek do tej pory wąchałem. Coś nowego. To jest ciekawe. Pod tym względem fajnie. Kolejna rzecz, atomizer Guala, który no strzał w kolano. No, ludzie. No, kurczę, do dressingów, do wnętrz Guala, tak jak było widać, no, odbił ciśnienie tego atomizera, odbiło dressing, zarzuciło go za dużo. Co się wiąże, że aplikacja nie była przyjemna. Było go za dużo, opór, dotarłem raz, położyłem Funky Witcha, dotarłem drugi raz i tak go było za dużo, musiałem przedmuchać, żeby on odparował. Tragedia. Aplikacja, tak jak mówiłem, troszeczkę oporna. Wykończenie satynowe. Nie błyszczy się za mocno, jest całkiem nieźle, fajnie. Przyciemnienie słabe. W jednym miejscu tak jakby, troszeczkę moim zdaniem, jakby nierówno pokrywał. Niby usiadł wszędzie, ale po odparowaniu tak jakby gdzieś były braki. Funky Witch przy tym produkcie przyciemnił elegancko, ten niestety nie daje takiego dobrego przyciemnienia i dlatego nie będę go używał, jakoś mi nie usiadł, no nie jest to moja bajka, no ten produkt akurat mnie nie kręci. Jeżeli chcesz 200 ml na testy tego dressingu, wpisuj komentarz, niech będzie Heck. Jeżeli będziesz pierwszą osobą, która wpisze komentarz, zgarniasz 200 ml tego produktu. Nie lubi wody. Nie lubi wody. No tutaj woda, jak już z atomizera zarzucałem, to już było widać, że będzie tragedia. To już wiedziałem, to już nawet nie trzeba było fibrą przecierać. Wchłaniał wodę, spływał z nią aż miło. Tutaj Funky Witch, wiadomo, kropling elegancki. Przetarcie fibrą, wysuszenie. Funky Witch został, po tym ani śladu. Więc moją subiektywną opinię już znasz. Dzięki za wytrwanie do końca. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!